swoją działalność prowadzę pod szyldem RHD, czyli Rolniczego Handlu Detalicznego. Ja jako rolnik mam prawo przetwarzać produkty i je sprzedawać. I na tym właśnie polega RHD. Dzisiaj, jeśli chodzi o obrót, zostało to zwiększone i obrót wynosi 100 tysięcy rocznie. Myślę, że jest to kwota, która może zainteresować każde gospodarstwo, jeśli ma coś ciekawego do zaoferowania klientowi ostatecznemu i wesprzeć jego domowy budżet. Ja zdecydowałam się na RHD z tego względu, że chcę dawać ludziom właśnie możliwość kupna zdrowej żywności i sprawdzić, a w sumie już sprawdziłam i jestem pewna, że przyjęło się to na rynku. Także myślę teraz nad dalszym rozwojem w tym kierunku. W ramach RHD razem z gospodarstwami, którymi osobiście się przyjaźnię, założyliśmy grupę, która nosi nazwę Jest Alternatywa. I razem wspieramy siebie i promujemy swoje produkty wśród grupy swoich własnych klientów. Czyli wymieniamy się produktami i oczywiście ręczymy za nie, jeśli chodzi o jakość i smak. Strategia od pola do stołu jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu Komisji Europejskiej na tą kadencję, mającego na celu ograniczenie emisji CO2, a także promocję ekologicznych postaw, ekologicznej żywności. Strategia od pola do stołu ma trzy filary. Ograniczenie stosowania pestycydów o 50%, ograniczenie stosowania nawozów o 20%, a także doprowadzenie, aby w roku 2030 25% gruntów w Unii Europejskiej było wykorzystywane do produkcji żywności w sposób ekologiczny. Jest to duże ułatwienie dla części rolników, szczególnie tych małych rolników, którzy w Polsce stanowią bardzo dużą grupę, liczniejszą niż w reszcie państw Unii Europejskiej, szczególnie w państwach zachodniej Europy. Strategia od pola do stołu ma na celu także poprawienie jakości żywności, która trafia na rynek, aby konsumenci mieli pewność, że żywność, którą kupują, jest zdrowa, jest ekologiczna i jest wyprodukowana w sposób mniej inwazyjny dla środowiska. Mam nadzieję, że przy wdrożeniu mądrych rozwiązań i różnych środków współpracy Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej z polskim rządem uda się także obniżyć ceny tych produktów, tak aby konsumenci mogli sięgać po tanią, dobrą żywność. Strategia od pola do stołu ma na celu także skrócenie łańcucha dostaw, tak aby zwiększyć dochody rolnika, aby omijać producentów, którzy często narzucając bardzo duże marże, korzystali z zarobku rolnika, zmniejszając jednocześnie opłacalność produkcji, a także obniżenie ceny produktu, który trafia do konsumenta, ponieważ zależy nam na tym, aby rolnicy mieli wysokie zyski, a konsumenci płacili jak najmniej za produkty, które mogą kupować i aby te produkty były po prostu dobrej jakości. Myślę, że strategia od pola do stołu jest dużą szansą dla polskiego rolnictwa. Ja jako mały polski rolnik patrzę na to z dużą nadzieją, myśląc, że w przyszłości pozwoli to nam być bardziej konkurencyjnym na europejskim rynku.